Witajcie w ten piękny dzionek. Słuchajcie, nie wiem jak u Was. U mnie w Rybniku od samego rana deszcz, burza, słońce, parno. Deszcz, burza, słońce, parno. I tak od samego rana, a mamy godzinę prawie 17. I teraz znowu jestem w lesie. Celowo się tutaj wybrałem. Wiedziałem, że będzie burza, ale też wiedziałem, gdzie idę. Pod jaką wiatę idę, że będę bezpieczny. No i że będzie fajnie, że będzie takie właśnie powietrze, jakie jest w tej chwili. Także naprawdę jest rewelacyjnie. Burza już powolutku przechodzi. A słuchajcie, nagrywam się, bo chciałbym Wam coś przeczytać, przekazać. Coś, co dzisiaj też tak dowiedziałem się. To jest historia. To jest historia, pozwolę sobie ją przeczytać. Jak ja ją dzisiaj słyszałem rano o godzinie 6, powiem Wam, takie wrażenie na mnie to zrobiło, że popłakałem się. Naprawdę wyleciały mi łzy. No dla mnie historia po prostu petarda. Także pozwólcie, że Wam to przeczytam. Nie wiem, jak będzie mój głos brzmiał, jak to będę recytował, bo robię to w zasadzie chyba pierwszy raz, ale czytać umiem. Więc pozwólcie, że przeczytam Wam tą historię. Ta historia tyczy w zasadzie szczęścia. Chodzi o to, że szczęścia mamy blisko, a my go szukamy gdzieś dalej. I tytuł tego to jest O pogoni za szczęściem. Nie wiem, ile czasu mi to zajmie, ale okej, przechodzę do rzeczy. Pewnego dnia człowiek, który szukał szczęścia, wpadł na pomysł. Bóg musi mieć rację na szczęście. Idę do Niego, powiedział. Szedł przez wiele dni, aż spotkał lwa. Hej człowieku, dokąd idziesz? Dokąd pędzisz? Zapytał lew. Idę do Boga. Po receptę na szczęście, odpowiedział człowiek. Poczekaj, mam małą prośbę, i rzekł lew. Straciłem apetyt. Spytaj go, co mam zrobić. Spytam go, odparł człowiek i podążał dalej. Szedł, aż napotkał usychający baobab. Chyba to jest takie drzewo. Nie wiem, chyba drzewo. Człowieku, rzekł baobab, coś wielkiego uwiera mnie pod korzeniami. Usycham. Wybaw mnie od cierpienia. Kiedy nie mogę, odrzekł człowiek, idę do Boga po receptę, na szczęście, powiedział i odszedł. Goniło go błaganie... goniło go błaganie baobabu. Spytaj Boga, co mam zrobić. Człowiek szedł dalej, aż napotkał piękną dziewczynę. Dziewczyna płakała. Gdy go spostrzegła, zawołała. Czy mógłbyś mi pomóc? Szukam męża, bo już wkrótce się zestarzeję i nikt mnie nie chce. Nic z tego, idę do Boga po receptę na szczęście. Przede mną długa droga. Wymamrotał człowiek i szybko odszedł. Usłyszał jeszcze prośbę dziewczyny, aby w jej imieniu poprosił Boga o radę. Wreszcie dotarł na miejsce. Witaj, rzekł Bóg uprzejmie. W czym ci mogę pomóc? Szukam recepty na szczęście, odpowiedział człowiek. Zastanowił się Bóg. Ono jest o krok od twojego nosa. Musisz je tylko złapać. Człowiek ucieszył się ze szczęścia, że szczęście jest tak blisko, i przypomniał sobie lwa, baobaba i dziewczynę. Opowiedział o ich kłopotach. Bóg rzekł. Powiedz dziewczynie, że jest najpiękniejsza i ma najlepsze serce. Pierwszy mężczyzna, którego napotka po usłyszeniu tych słów, będzie najlepszym kandydatem na męża. Drzewu, powiedz, że pod jego korzeniami jest ukryty największy na ziemi skarb. Ktoś musi go odkopać. A lwu przekaż, że jeśli zje pierwszą napotkaną osobę, odzyska apetyt. Człowiek był tak podniecony, że nie miał czasu dokładniej zastanowić się nad słowami Boga. Chciał jak najszybciej złapać szczęście, więc zaczął biec. Po kilku godzinach napotkał dziewczynę, która spytała: hej, no i jak?
Bóg powiedział, że szczęście jest tuż przede mną. Spieszę się, by nie uciekło. Wysapał człowiek. A spytałeś Boga o mnie? Nieśmiało zapytała dziewczyna. Owszem, Bóg powiedział, że jesteś najpiękniejsza i masz najlepsze serce. Pierwszy mężczyzna, którego spotkasz po usłyszeniu tych słów, to najlepszy kandydat na twojego męża. Zaczekaj! Przecież to ty właśnie, to ty jesteś tym pierwszym mężczyzną, odrzekła. O, może nie teraz. Muszę gonić moje szczęście. Wrócę, gdy je złapię. I pobiegł dalej. Po kilku dniach pogoni spotkał usychający baobab. Ten zapytał, spotkałeś Boga? Znalazłeś szczęście? Szczęście jest tuż, tuż. Muszę jedynie je dogonić. Spytał o mnie. Bóg powiedział, że pod twoimi korzeniami jest ukryty skarb. Ktoś musi go wykopać i wtedy będziesz mógł się napić. Kop, powiedziało drzewo. Będziesz bogaty, a mnie ulżysz. Nie teraz. Najpierw muszę znaleźć swoje szczęście, które mi umyka. Aż wreszcie spotkał lwa. Wynędzały, wychudziały lew zapytał go słabym głosem. Spotkałeś Boga? Śpieszę się, krzyknął człowiek. Szczęście mi umyka. A spytałeś o mój problem z apetytem? O tak, Bóg powiedział, że musisz zjeść pierwszego napotkanego człowieka, a wtedy odzyskasz apetyt. I tak historia człowieka, który gnał za szczęściem, dobiegła końca. Teraz się śmieję, ale jak to czytałem, to też pierwszy raz jak to słyszałem dziś rano, trochę się śmiałem, troszeczkę, tak jak mówię, łezka mi wyszła. Słuchajcie, no dla mnie przekaz niesamowity. Przekaz petarda. Jaki to jest obraz naszego życia. Jak my gonimy za wszystkim. Gdzieś w oddali szukamy, a nie szukamy wokół siebie i w nas. Także ode mnie tyle. Chciałem się z wami podzielić tą historyjką, bo dla mnie ona jest naprawdę piękna. Także, kochani, miłego wieczoru wtorkowego, ciepłego, słonecznego. Trzymajcie się. Hej, hej.